Jeszcze tam, ja podejdę. Dobrze, nie, to wiesz. Trzeba pogratulować wyjście. Dziękuję. Na jednej nodze super. O, nie było ciężko aż tak, szczerze mówiąc. Tak? No to nie. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Nazywam się Mateusz Ślusarczyk, mam 35 lat, jestem osobą niepełnosprawną po amputacji lewej nogi. W wieku 13 lat, niespełna w zasadzie, zachorowałem na nowotwór kości w lewej nodze. No wiadomo, była próba leczenia, chemioterapii. Wcześniej jeszcze, zanim straciłem nogę, była próba ratowania jej i przeszczep kości udowej stawu kolanowego. I tak chyba z tym około półtora roku chodziłem. Próba była tam naciągania tych wszystkich mięśni, ścięgien, nie, no bo to było wszystko poskracane. Ale to kolano nie chciało tam, powiedzmy, wiązać do tego, łapać, nie? I zrobiły się stany zapalne, trzeba było nogę amputować. Także stąd jest jak jest, ale jest dobrze, nie? Już od kilkunastu lat jest bardzo dobrze. Masz jakiś ulubiony sport? O kurczę, no sporo, bo prawie jeśli jest jakaś szansa czegoś spróbowania, to próbuję, nie? Najwięcej, wiadomo, piłka była dotychczas i siłownia. No siłownia to jest praktycznie co drugi dzień jestem, a czasem było, że codziennie jestem na siłowni. Tam będą w szoku ogólnie. Dobra, tu już mam wszystko. A jak z kupowaniem butów? Masz jakąś zniżkę? Niestety muszę kupować normalnie parę. Chociaż miałem sytuację, gdzie w sklepie spytałem się panie, czy mają może jakieś pary, gdzie przyszły prawe buty, nie? I jedna mi mówi, że nie, a druga mówi, czekaj, coś było na zapleczu, nie? I poleciała, przyniosła dwa. Jeden był za mały, a drugi był rozmiar większy. Sobie go wziąłem po prostu takiego chodzenia na co dzień gdzieś tam, do lasu na grzyby czy coś takiego, nie? Ale na ogół no, muszę kupować dwa. Na siłowni też ćwiczymy razem i czasem no, osobno, wiadomo, w zależności od sytuacji, nie? Czyli nogi ćwiczymy osobno, o to fakt, no. Nogi ćwiczymy osobno, bo no co ja jej mogę pomóc przy nas. Ale biegamy razem, o, biegamy, no takie rzeczy. Gdzieś tam idziemy sobie na jakiś tartan czy coś takiego i pobieżni, albo gdzieś w terenie. W terenie jeszcze nie byliśmy, nie? Ale zbiegaliśmy z Trzech Koron. O, no, krótki taki odcinek tam jest dość wygodny, więc żeśmy zbiegali, nie? Domu, jak było wszystko pozamykane, się tak katowałem brzuch, że przyszedłem na siłownię po całym tym w tej przerwie, nie? Wydawać, próbujemy zrobić flagę, nie? I tak, wow, poszło, nie? Także można, nie? Zrobić wszystko, tylko trzeba chcieć, nie? I jakiś sobie cel ustalić. Wcześniej jeszcze handbike. Jeździłem na rowerze ręcznym dla osób niepełnosprawnych. Nawet tam w zawodach brałem udział, w jednych byłem dwa razy drugi, na dystansie tam, na czasówkę i na pełnym dystansie dwa razy byłem wicemistrzem Polski dla osób niepełnosprawnych, ale to krótko trwało, później właśnie pojawia się ta piłka, nie? Piłka o kulach, no to już 6, chyba 7 lat w tą piłkę, no i w międzyczasie wiadomo cały czas siłownia, cały czas basen, teraz rower zwykły,
z zatrzaskiem na stopę, takim w bucie specjalnym. No i wspomaganiem elektrycznym, bo chciałem jeszcze coś pojeździć w terenie, a tam już niestety ciężko jest jakoś tam jechać. No nie stanę na korbach, tak jak ktoś może, nie? Więc muszę jakoś inaczej sobie tutaj pomagać. Była propozycja koszykówki na wózkach, ale jakoś nie w tę stronę mi, nie tutaj, nie? No i te góry, nie? To gdzieś tam jeszcze póki organizm pozwala, póki jest ta forma fizyczna dobra, no to chciałbym jak najwięcej jeszcze tutaj w tym kierunku podziałać, nie? No ładnie, no pięknie. Ale fajnie słońce oświetla teraz tam już. No. Jak pierwszy etap? Bardzo dobry. To jest rozgrzewkowy, nie? Teraz już puściło trochę zakwaszenie mięśni, takie spięcie, idziemy dalej. Jeszcze kawałek drogi mamy, tam do szczytu. Poszedłbym tam, ale jak nie wolno, to ktoś dołączy zaraz do nas tu. Ale gdzieś mi to się przewinęło właśnie u was na tym portalu, tak sobie coś przeglądałem, nie? I gdzieś jak wpadła mi to przejście na ten, na tą przełęcz krzyżne, nie? I wtedy właśnie pisałem, bo tak na tym nie widać jakichś tych najgorszych tych, nie? Ale w efekcie mówię, to wejście po tych skale to proste było, nie? Tylko daleko jest, nie? Idzie się długo, nie? Tak się wydłuża się ta trasa, nie? Bo już człowiek myśli, że gdzieś tu będzie wychodził, nie? A to jeszcze tak i tak. I dopiero wtedy jest to podejście takie, tam jest ze 300-400 metrów pewnie do góry, nie? Najbardziej się właśnie bałem tej skały takiej, nie? Ale w efekcie do góry było ciężej niż zejść po tym. Bo schodząc widzę każdy, wiesz, każdą taką półeczkę, gdzie mogę sobie położyć kulę, wbić tam, nie? I czuć się, jak po schodach zaskoczyłem, nie? W zasadzie. To jest babia, nie? Czy śnieżka, nie? Babia. Babia, nie? Tam ponoć wieje, nie? Jezu, jeszcze nie byłem tam, żeby nie wiało. Ale wiesz, się słyszę właśnie, że... Ale zdarzają się dni, że nie wie. Wszyscy mówią, że tam, jeśli ktoś lubi, żeby go wywiało, to nadawią, nie? Jak trasa do tej pory? Ciężko, ale jeszcze dobrze. Jeszcze parę jest. Jeszcze parę mamy. Myślę, że spokojnie damy radę. Było wyżej, było ciężej, to myślę, że teraz będzie też dobrze. Idziemy, bo nas wszyscy wyprzedzają. Tak nie może być. Od teraz się już ścigamy. No to teraz byłem na tym krzyżnym dopiero. Zaraz po tym, no to tam z tą Klaudią, nie? Bo to ona się na drugi dzień odezwała do mnie. I na mnichu, nie? To w ogóle to było bez planu, nie? To dostałem telefon. Ona ci zaproponowała? Tak. Ona zobaczyła ten film, jak wychodzimy na Krzyżne, nie? I zwolniło się jej miejsce gdzieś tam na piątek. Ktoś tam odmówił, czy tam się nie zgłosił w zasadzie i żeśmy, wiesz, czy dostałem taką ja propozycję, no i wiesz, tak telefon w pracy już byłem, dostałem telefon i tak, kurczę, wiesz, rozmawiając z nią, co to jest mnich w ogóle, nie? I tak zobaczyłem taką szpilkę, myślę, o, nie? I to coś tam pogadaliśmy i rozłączyłem się i dając jej znać, że dam do wieczora odpowiedź, nie? I tak gadam z kolegą w robocie, on mówi, jedź, co ci szkodzi, nie? Mówi, dasz radę albo nie dasz rady, nie? No to trudno, nie? Ja mówię, to jeszcze mogę spać, to jest trzecia opcja. I ten, i w efekcie się zaraz zadzwoniłem, mówię, że będę, nie? Także to taka była w ogóle niezaplanowana, nie? Jedną kulę za plecy. Między szelki tu, jak ninja. Przez ten otwór tak. Upaskam ci koszulkę. No trudno, mam drugą. Nie będziemy się przejmować koszulką.
Gdzie się udajecie? Proszę? Gdzie się udajecie? Na kupę to czy dalej idziecie? No, na kupę. Dobra, potem poczekam. Tak, tak, nie, spokojnie, spokojnie. O. Tylko sobie inaczej o, przejdę. Przeszkodziły mi łańcuch, mi przeszkodził w sumie. Porządnie. Ciężko, ale udało się, bez większych problemów. Idziemy dalej. Już ciężej myślę nie będzie. Jakie były twoje największe wyzwania życiowe, górskie? Górskie? To chyba teraz ten mnich, ale kurczę, no chciałbym gdzieś jeszcze może coś jeszcze takiego więcej zrobić, nie? Coś wyżej jeszcze, nie? Może. Ale takiego wyzwanie, takie dotychczas, na początku chyba przełamanie się też tej takiego, powiedzmy, wyjścia do ludzi, bo byłem przez okres taki pewien zamknięty i to było takie wyzwanie największe dla mnie, żeby wyjść z domu i mimo wszystko, nie zwracać na to, jak ludzie będą na mnie reagować i po prostu żyć dalej, nie? I to mi się udało osiągnąć, także dziś no cieszę się, że mi się to udało, że jestem tu, gdzie jestem, gdzie co mi się udało już osiągnąć, nie? I w sporcie, i zawodowo, i w życiu ogólnie. Jakby się wypłaszcza. No. Ja na ogół jestem samodzielny, nie? Nie jakoś tam nie wymagam tego, że mi ktoś pomoże. Jeśli potrzebuję, to poproszę, no bo tak jak mówiłem, że no pewnych rzeczy nie zrobię, ale na ogół nie lubię, jak ktoś usilnie chce na przykład pomagać, nie? To okej, nie? No bo tak, no jak będę chciał, będę wymagał, to sam powiem, nie? Ale tak na ogół to ogólnie nie potrzebuję, nie? Po prostu. Nie wymagam takiej pomocy, że ktoś musi cały czas gdzieś tam być, nie? Mówię, jak jest jakaś pomoc potrzebna, no to gdzieś tam do kogoś się odezwę, nie? Poproszę, mówię, słuchaj, trzeba mi pomóc o tej godzinie, dasz radę czy coś, nie? Ale to mówię, to w ostateczności. Jest 45. Dobrze, nie, to wiesz. Trzeba pogratulować byś. Dziękuję. Na jednej nodze super. O, nie było ciężko aż tak, szczerze mówiąc. Tak? No nie. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Dobra, chodźmy jeszcze tam dalej. Wejdźmy na ten, nie? Zobaczmy to, co najładniejsze.
chyba nas jeszcze ktoś nagrał teraz coś. Mój margines żartu jest bardzo daleko, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Sam żartuję z tego, bo to jest taka już rzecz, że ja nic z tym nie zrobię, nie? Więc trzeba to zaakceptować, trzeba żyć dalej. Dlatego mówię, jeśli ktoś ma jakiś dobry żart, sam pośmieję, sam powiem. Miałem taką sytuację śmieszną tutaj w miejscowym sklepie, że podjeżdżam samochodem przed zamknięciem zaraz i tam za samochodu krzyczę do gościa, który tam składał wózki pod wejściem. Pytam się go, panie, zdążę jeszcze? Nie? I obchodzę samochód, on mnie nie widział, tylko czubek głowy. I odwraca się i mówi tak do mnie, panie, raz na jednej nodze, nie? No ja wychodzę z samochodu, mówię, aleś pan trafił, nie? A chłop, wiesz, taki bieluteńki, nie? I szedł za mną po sklepie, gdzieś mnie tam przepraszał. Ja się śmiałem, no bo sytuacja taka wyszła, jaka wyszła. Zabawna. I mówię, dlatego, bo nie przeszkadza mi to, nie? No, tutaj nie no, mamy w sumie całe Tatry do obserwowania stąd, nie? Jakby ktoś to miejsce zaplanował, nie? Jak nigdy w życiu. Gotowy jestem. No. Ale tutaj te zbocza. To kosmos jakiś jest normalnie. Pięknie. Ale może jeszcze się uda coś lepszego, nie? W przyszłości, kto wie, nie? No ja mówię, cały czas się jakoś tam w formie trzymam takiej dobrej, żeby spróbować coś takiego fajnego. No mam gdzieś tam w głowie na przykład rysy, nie? Same, wejść od strony słowackiej, bo tam jest ta trasa ponoć łatwiejsza, nie? I może to jeden z celów. I jeszcze gdzieś mi się przewinął Krywań. Krywań, dobrze mówię, Krywań. O, tutaj najgorzej jedynie tylko, że te kamienie są tak skośnie poukładane i można ujechać. To największy problem, a resztą się będziemy martwić, jak do tego dojdziemy. Będzie ślisko, czy nie będzie ślisko? O, wjeżdżają. Lepiej na płocie stawać niż na kamieniu. Poszło lepiej niż mi. Lepiej niż tam. Tu z prawej strony było dużo lepiej niż tu po kamieniach, bo jeszcze nie jest tak wyślizgany. Jest błotko, ale jest dobrze. Narobili paniki, nie było tak źle. Czujesz, że inspirujesz ludzi? Wcześniej myślałem, że nie, ale po ostatnich wydarzeniach związanych z górami i powiedzmy całą tą otoczką tego, to dotarło do mnie, że tak, że dużo osób pisze do mnie gdzieś tam albo w samych komentarzach zostawia, że
potrzebowali mnie dzisiaj akurat, nie, że przez przypadek gdzieś tam wpadli na mój profil i praktycznie ułożyłem im dzień, nie? Także od krótkiego czasu tak, czuję, że gdzieś tam wpływam motywacyjnie na inne osoby. I pełnosprawne, i niepełnosprawne, także... No to jest taka nagroda w zasadzie za to, co robię, nie? Przez cały czas. Dla mnie. Dobry. No, jaki dobry, jaki dobry. Bardzo dobry, proszę spojrzeć na gościa, który tam... Szacun. Gościu, ten to tak. Wielki szacun. Wielki szacun. Naprawdę. Zbocze. Jedno, drugie, tutaj taki nosorożec wystaje. Potężny. Ale ile byśmy mieli bliżej, jakbyśmy zjechali na sankach. Po środku idą z tamtym tym. Dobra, idziemy dalej. Trochę czuć w rączkach, ale jeszcze mówię, można było trochę dołożyć kilometrów. Tak z dwa. Myślałem kolejnych 20. Akurat mamy na dół tyle. Idziemy. Było pięknie, ale niestety się skończyło. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień, za miesiąc, rok, dwa miesiące. Kiedy będzie wolne, nie? Bariery istnieją tylko w naszych głowach i tylko my decydujemy, kiedy możemy je pokonać. Dzięki za oglądanie i obserwujcie kanał Chodź, że na pole. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Buy Coffee. A długotrwałe wsparcie wspomagające nas w rozwoju kanału możesz realizować przez portal Patronite, tak jak to robią dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy.